Serdecznie, nazywam się Daniel Żołek, jestem z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzisiaj ta cała otoczka, ta cała impreza służy, żeby Państwu przekazać, jak bezpiecznie wchodzić na lód, bo w większości w Polsce mówimy o tym, że nie wchodź na lód, niebezpiecznie, ryzyko, prawda? Więc w Skandynawii, czyli tak powiedzmy kraje szwedzkie, gdzie my byliśmy w tamtym roku na szkoleniu samoratownictwa, ludzie tam traktują lód jako drogę pokonania trasy z domu, na przykład do pracy czy do znajomego. Ale w momencie, kiedy wchodzą na lód, mają zabezpieczenie, tak tutaj kolega wygląda. Proszę bardzo, tutaj kolega może przejść do mnie. Może nie tyle, żeby w pianki się ubierać. Można być w zwykłych ubraniach, jak ja teraz jestem ubrany. Ale co jest najważniejsze? Uwaga! Kolce lodowe służą do wydostania się z przerębla. W momencie, kiedy osoba poszkodowana pada w przerębel, czyli lód, który się pod nami zarwał, pomagają nam się wydostać. To są szpikulce, jakby już dokładnie. Szpikulce o długości 1,5 maksymalnie centymetra, zaostrzone, gdzie pozwalają nam się wbić i wydostać się z przerębla. Oczywiście za pomocą gołych rąk nie wydostaniemy się, więc dobrze mieć taki sprzęt. Taki sprzęt można oczywiście zakupić w sklepach specjalnych, czy to będą sklepy żeglarskie czy wodniackie. Można zakupić taki sprzęt, najtaniej kosztuje 10 zł za taką parę, więc to nie jest koszt, ale zawsze zabezpieczamy się, tak? Bardzo ważna rzecz. Uwaga, następna rzecz. Kask. Czyli ochraniamy swoją głowę, tak? W momencie, kiedy znowu wpadamy w przerębel, pływający lód może nas uderzyć w głowę, tracimy przytomność, więc po co nam są te kolce w tym momencie, prawda? Jak tracimy przytomność. Kamizelka już nie tyle, że kamizelka, bo to już służy też w ratownictwie. Możemy mieć. Mamy lepszą wyporność, tak? Kamizelce powinna być rzutka rękawowa. Rzutka rękawowa, please. Mamy rzutkę? Nie. Rzutka jest w... Mogę? Dobrze. To jest szkoleniowa rzutka. Wyjaśniam szybko, pokrótce. Jest to rzutka rękawowa, dlatego że posiada rękaw niezatapialny. W środku jest lina o długości do 25 metrów długości, niezatapialna. W momencie, kiedy ja mam tą rzutkę, ja wpadam do wody, a wy przychodzicie tutaj, powiedzmy, brzegiem, bo nie chcieliście wejść na lód, nie wybieraliście się, nie macie zabezpieczenia. W momencie, kiedy ja jestem, powiedzmy, w przeręblu, ja ją wyrzucam. Czyli mamy już dostęp do osoby poszkodowanej, tak? Nie muszę do niego dochodzić. Wystarczy, że ja ją wyrzucę, tą linę. I ta, za pomocą tej liny, druga osoba, ciągając mnie, wyciągnie mnie z tego przerębla. Pamiętajmy, pomagając człowiekowi, który wpadnie w takie miejsce właśnie zarwania lodu, nie podajemy nigdy ręki. W tym szkoleniu będziemy pokazywać, za pomocą jakich przedłużenia ramienia, czyli sanek i innych urządzeń, możemy pomóc osobie poszkodowanej. Oczywiście między Was są śmiałkowie, którzy chcą spróbować samoratownictwa lodowego. Czyli w momencie jest zabezpieczony plecak, uwaga, czułki na przebranie, zabezpieczony przed wodą, żeby oczywiście te czułki, które są w worku, żeby nie były później mokre, Daniel, więc są Daniel, zabezpieczone w worku od śmieci. Za chwilkę. I później po kolei wydostaje się osoba z tego przerębla i przebiera się w suche rzeczy. W plecaku powinna być jeszcze herbatka. Bardzo dobrze się napić ciepłej herbaty później, ponieważ rozgrzewa nas od wewnątrz, prawda? Więc to jest bardzo fajna rzecz. Pierwszą osobą, która będzie pokazywała samoratownictwo lodowe, będzie nasz wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Piotr Wysocki, który też jest instruktorem ratownictwa wodnego, jak i lodowego. Właśnie tutaj za Państwa plecami kolega tutaj w białym takiej kurteczce, zielony plecak, czerwony kask, zabezpiecza się przed wpadnięciem do wody. Za chwilę pokażę,
jak powinniśmy, będę oczywiście omawiał ten cały, te całe wpadnięcie, tą całą akcję, żebyście Państwo mieli większe wyobraźnie, jak powinniśmy to wykonywać poszczególnych elementów. Uwaga! Taka osoba jest ubrana w momencie, kiedy wchodzi w ogóle na lód. Pamiętajmy, wchodząc na lód, zawsze ryzykujemy. Wchodząc na lód, zawsze badajmy ten lód, czy jest wytrzymały. Każda struktura lodu, pamiętajmy, za miesiąc niecały będzie, zaczyna się wiosna, więc lód będzie topniał. Lód nie hałasuje, lód w tym momencie nie pęka. On się po prostu załamuje w momencie, nie słyszymy dźwięku, więc pamiętajmy, trzeba badać cyklicznie lód. Nie w każdym miejscu jest lód taki sam grubości. Pamiętajmy, ryzykujemy. Ten człowiek jest ubrany w zwykłe ubrania. Spodnie, buty, kurtka, bluza, kask, kolce lodowe, plecak, wyposażony oczywiście w ubrania na zmianę, zabezpieczony przed zamoczeniem, szutka rękawowa, o której była wcześniej mowa, i wracamy do przodu, czyli bardzo fajna rzecz i bardzo przydatna. Gwizdek. Jeżeli osoba poszkodowana wpada do wody, powinna wykonać ruch typu albo krzyczymy, lub gwizdziemy, żeby zaalarmować komuś, że nam coś się dzieje, prawda? Więc najpierw wykonujemy ten gwizdek, żeby zaznaczyć sygnał alarmowy, że mi coś się dzieje, proszę mi pomóc, tak? Więc taka osoba będzie w tym momencie padała do wody. Patrzymy na tamten przerębel. Przechodzimy do tego, tak? Ja tylko chciałem jeszcze dodać, że to, co ja w tej chwili robię, mianowicie ręce w kieszeni, nigdy czegoś takiego nie ma na lodzie. Bo lód, problem polega na lodzie na tym, że on różnie pęka. To nie jest zawsze taka kra, która gdzieś tam rysa idzie. On czasami działa jak taka zapadnia. I on się otwiera, wpadamy i on wraca. Jeżeli ja wpadnę z tymi rękoma tutaj, ja już ich nie wyciągnę. Także jak jesteśmy na lodzie, zawsze ręce różne, tak? Nie ma czegoś takiego. Specjalnie to zrobiłem, żeby to od tego zacząć, ale generalnie nie ma czegoś takiego. No dobrze. Już idę. Ja to jest kisol, zaraz wyszedł. Może troszkę przejść, nie wchodzimy nie na lód. Możemy troszkę przejść. Ale no, gdzie? Dobra, no, chodź. Chodź, Jankę. Chodź, kieruje się w stronę przerębla, wyrzuca, stop. Zobaczcie, szła w kierunku wzgórza, odwraca się w kierunku, do którego przyszła, ponieważ pamiętajmy, lód to jest pole minowe, musimy się odwrócić tam, gdzie jest bezpiecznie. Wykonał gwizdek. Kolce, pamiętajmy, wbijając kolce, kładziemy się na płaszczyźnie, żeby jak najbardziej oddalamy się od miejsca zdarzenia w bezpieczne miejsce. Zobaczcie, osoba nie stała na krawędzi załamania lodu, tylko odchodzi, czołgając się, odciążając nacisk własnego ciała, jak najszerzej odchodząc. Zobaczcie, swobodnie można poruszać się po lodzie. Stabilność jest bardzo ważna, pływalność jest bardzo ważna w tym sensie, tak? I wdrożone. I teraz jedziemy do przerębla. Kierujemy się na przerębę. I uwaga! Zobaczcie Państwo, jak się zachowa właśnie ten sprzęt w momencie, kiedy zaczyna już być troszkę pływająco. Pada. I
jest już w wodzie. Zobaczcie, stabilność, pływalność jest bardzo tutaj ważna. I za pomocą silnika, który będzie za chwilę odpalony, ten katamaran będzie za chwilę znowu na lodzie. Ponieważ był zimny silnik, ten silnik po prostu nie mógł odpalić. W momencie, kiedy jest akcja, sprzęt musi być sprawny i przygotowany do akcji. Proszę pamiętać, że urazy na lodzie to nie jest tylko załamanie się lodu, to jest na przykład, to jest też sytuacja, w której osoba się przewraca na przykład bez kasku. Mamy taki filmik instruktażowy, więc może nam się tutaj uda uruchomić, to Państwo też będziecie mogli zobaczyć właśnie te filmiki, jakie są sytuacje na lodzie, prawdziwe sytuacje, nieimitowane, gdzie osoba przewracając się uderza potylicą i traci przytomność. I teraz taki katamaran, tak jak tutaj kolega w tej chwili, on jest przed sobą pchany, znaczy pcha go ratownik, do momentu, w którym lód jest na tyle wytrzymały, że ten katamaran jest na jego powierzchni. Proszę zwrócić uwagę, że pod spodem są takie płozy, to są takie rurki, które umożliwiają bardzo jego w sumie łatwe pchanie.
W momencie, w którym kończy się, że tak powiem, twardy lód, zaczyna się woda, uruchamiany jest silnik, no i dalej płyniemy do poszkodowanego. Oczywiście, no wiadomo, że silnik jest elementem mechanicznym, który może zawieść, dlatego mamy również dwa wiosła, którymi ewentualnie możemy się również posiłkować, tak? Także w tej chwili Państwo zobaczycie, jedna osoba poszkodowana tam przeręblu. Natomiast drugi ratownik, tak jak powiedziałem, on oczywiście, ja tylko kolegów proszę o zapięcie, tak, żebyśmy mieli, bo oczywiście, proszę Państwa, to są pokazy. Tutaj jest nas dużo ratowników, także jest bezpiecznie, no ale oczywiście cały czas musi być bezpieczeństwo i generalnie zawsze jest tak przy akcji, że sprzęt, który używamy oraz ratownicy zawsze są, że tak powiem, połączeni z brzegiem, tak, czy przynajmniej z miejscem bezpiecznym, tak zwaną liną trakcyjną. Czyli w sytuacji, w której powiedzmy ratownik nie może sobie sam poradzić i poszkodowanego wyciągnąć, koledzy na brzegu wyciągają cały ten sprzęt. I za chwilę sprzęt zostanie podpięty do liny i zobaczycie Państwo, jak wygląda taka akcja, no na szczęście tylko pozorowana. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że jeśli chodzi o zdarzenia na lodzie, dramatycznie zmniejsza się ilość czasu, jaka jest do tego, żeby człowieka uratować. Niestety, lód ma to do siebie, może nie tyle lód, ale woda, że woda tam po pęknięciu lodu, ona ma temperaturę 3-4 stopni. W takiej temperaturze człowiek przeciętnie ubrany, tak jak ja byłem, kiedy tam wpadałem, to jest może nie do chwili śmierci, ale do chwili, dopóki jeszcze może kontaktować i odpowiadać, jest maksymalnie pół godziny. I tutaj, proszę Państwa, jest jedna z niewielu sytuacji, kiedy dusza pomaga, czyli warto być, znaczy może nie chcę powiedzieć, że warto być, ale osoby, które są nieco bardziej otyły, mają troszeczkę lepiej. To znaczy wtedy po prostu ta nadmierna ilość tkanki tłuszczowej zabezpiecza przed utratą ciepła. To znaczy ja oczywiście nie chodzi o to, że polecam teraz Państwu przytyć znacznie, ale to jest ta sytuacja jedna z niewielu, kiedy warto mieć troszeczkę więcej tkanki tłuszczowej. Natomiast oczywiście ja nie polecam, natomiast co polecam, proszę Państwa? I to jest generalnie uwaga bardzo słuszna, raz, że do przebywania na lodzie, ale generalnie do bycia zimą na dworzu. Ubierania się na cebulkę. To znaczy nie jedna gruba kurtka, tylko na przykład dwie cieńsze na sobie. Dlatego, że wtedy między kurtkami tam jest powietrze i ono zabezpiecza przed... Ono wtedy nas nie ogrzewa, ale zabezpiecza przed dostawaniem się zimna do naszego ciała. No dobrze Państwa, wracamy do naszej akcji. Tak jak Państwo widzicie, lina trakcyjna już jest zamontowana, czyli katamaran jest połączony z brzegiem. Poszkodowany tam imituje nam kolega, który jest... Wchodzi do szerebla, tak? No i proszę Państwa, akcja się rozpoczyna, tak? Czyli ratownik przemieszcza się do szerebla. Tak jak Państwo widzicie, w tej chwili tam wskakuje na ten pomost ratowniczy, prawda? No i teraz oczywiście musi tak operować tym katamaranem, aby tego poszkodowanego, że tak powiem, wziąć między te dwa pływaki, tak? Oczywiście wymaga to tutaj, proszę Państwa, oczywiście trudność polega też na tym, że no technicznie ten przeręber jest no tak wycięty tylko na potrzeby szkoleniowe. Generalnie ta dziura, gdyby to była naturalna, on by była no troszeczkę większa i operowanie tym katamaranem byłoby nieco łatwiejsze, prawda? Natomiast tutaj ze względów technicznych jest to troszeczkę utrudnione, no niemniej, tak jak Państwo widzicie, ratownik sobie radzi. Chodzi o to, proszę Państwa, że należy tego poszkodowanego na ten pokład wnieść. Tutaj jeszcze taka ciekawostka konstrukcyjna, kiedyś próbowaliśmy go przewrócić z boku, ten katamaran, i to wymaga co najmniej dwóch dorosłych mężczyzn, żeby go przewrócić na bok. Ma naprawdę bardzo dużą stabilność na tej wodzie. No właśnie ta konstrukcja katamaranu umożliwia to, że on jest bardzo stabilny, także w przypadku nawet jakiegoś gdzieś tam zafalowania, gdyby to było powiedzmy morze, to też ten katamaran jest bardzo stabilny, także konstrukcja bardzo przydatna w ratownictwie lodowym. Oczywiście, no wiecie Państwo, to są sytuacje, no chodzi oczywiście o to, że ten silnik no nie ma w sumie dużej mocy, chodzi o to po prostu, żeby tak operować tym sprzętem, żeby z jednej strony poszkodowanego bezpiecznie dowieść do brzegu, ale z drugiej strony, żeby oczywiście też nie uszkodzić sprzętu, prawda? Nie jest to proste, ale proszę zwrócić uwagę, że poszkodowany w tej chwili już jest. Oczywiście tutaj, proszę Państwa, proszę pamiętać, że ta osoba jest, ten akurat poszkodowany jest na szczęście, znaczy imitujący poszkodowanego, on jest na szczęście w suchym kombinezonie tak zwanym, to jest sprzęt, który generalnie służy do nurkowania i ta nazwa suchy kombinezon nie jest bezpodstawna, ponieważ tam pod jego powierzchnią jest zupełnie sucho, znaczy osoba jest, w tym przypadku kolega jest zupełnie suchy, także jemu tutaj specjalnie ten mróz nie przeszkadza. Natomiast proszę pamiętać, że osoba, która wpada do wody
w takim standardowym, tak jak ja wpadłem, proszę Państwa, proszę pamiętać, że ten strój nasiąka tą zimną wodą, tak? I cały czas jesteśmy pod wpływem tego zimna. I tutaj też taka uwaga, gdybyście Państwo byli kiedykolwiek świadkiem takiej sytuacji wpadnięcia gdzieś kogoś do lodu, znaczy nie tyle do lodu, co załamania się lodu, osoba, która już jest na brzegu, proszę Państwa, musi być jak najszybciej rozebrana z tych rzeczy. Oczywiście proszę tego nie robić w sytuacji, w której jesteśmy tutaj, nie mamy w czym go przebrać. Ale jeżeli mamy, powiedzmy, samochód, mamy, no tak jak w naszym przypadku, jakiś namiot, jest jakieś pomieszczenie, jak najszybciej, proszę Państwa, tą osobę do ciepłego pomieszczenia rozbieramy z tych rzeczy i ciepły, ale nie gorący napój, tak? My tutaj, proszę Państwa, bo ktoś może zapytać o hipotermię, ale w sytuacji, w której mówimy o przebywaniu 20-minutowym, powiedzmy, w lodzie, tutaj hipotermia jeszcze nie wystąpi, także tutaj możemy spokojnie podać gorącą, no może nie gorącą, ale ciepły napój, także tutaj nie ma problemu. Oczywiście, jeśli osoba przebywała dłużej, proszę Państwa, niż pół godziny, to wtedy dochodzi do najprawdopodobniej do utraty przytomności, taka osoba już nie będzie w ogóle współpracowała z ratownikami i taką osobę, proszę Państwa, musimy po prostu wejść tam do tego przerębla i go stamtąd wydobyć, już sami. On już nie będzie nam pomagał, to nie będzie taka sytuacja, że powiedzmy podamy mu linę, on tą linę złapie. Dlaczego? Że już ręce będą tak zgrabiałe, że liny nie podejmie. I dlatego nie wiem, czy Państwo widzieli, kiedy ja wpadałem do lodu, ja przede wszystkim przed siebie wyrzuciłem linę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja bym w tym lodzie, powiedzmy, przebywał pół godziny, za pół godziny przyjechaliby dopiero ratownicy, ja bym nawet stracił przytomność. To jeżeli oni by mi podali linę, ja już jej nie chwycę. Natomiast jeżeli ja ją przed siebie wyrzuciłem, to ktokolwiek nawet z Państwa, gdyby podszedł, czy tak jak kolega mój w zasadzie doczołgał się tej liny, wziąłby tą linę, to on by mnie wydobył, tak? Dlatego, że ta lina była, ja jej nie trzymałem w ręku, tylko ona była przypięta tutaj do plecaka. I Państwo byście mogli mnie wydobyć z tego przerębla, tak? Także to jest, proszę Państwa, bardzo istotne. No dobrze. Dobrze, w tej chwili, proszę Państwa, zobaczycie drugi sprzęt. Drugi rodzaj sprzętu to są tak zwane stanie lodowe. Oczywiście element wspólny z poprzednim, to znaczy tak zwana lina trakcyjna, czyli przypięcie czy połączenie z brzegiem i na brzegu koledzy, którzy ewentualnie będą wyciągać. Tutaj jest, proszę Państwa, już tam mieliście Państwo sprzęt i jeden ratownik. Tutaj macie sprzęt i dwóch ratowników. Jeden ratownik, proszę zwrócić uwagę, że długość stan to jest około 3 metrów, no może 2,70, czyli zabezpiecza ratownika tak naprawdę przed podejściem do samej krawędzi, bo proszę pamiętać, że jeżeli lód pękł, to w odległości co najmniej pół metra od krawędzi tego pęknięcia, tam na pewno lód jest słaby, czyli proszę Państwa, proszę pamiętać, że nigdy nie podchodzimy do krawędzi lodu. Jeżeli w ogóle chcemy komukolwiek pomóc, jesteśmy co najmniej 2 metry, dlatego trzeba mieć w ręku jakikolwiek sprzęt. W tym przypadku Państwo widzicie bardzo profesjonalny sprzęt, ale to mogą być sanki. Potem też będą takie pokazy z przygodnym tak zwanym sprzętem, będą sanki na przykład. Ale wracając, proszę Państwa, do naszych stań. Tutaj Państwo widzicie dwóch ratowników. Oni, proszę bardzo, oni w tej chwili, Państwo widzicie, oni podchodzą, ratownicy, proszę zwrócić uwagę, ratownicy są również wpięci, tak? Czyli w sytuacji niebezpiecznej, na przykład ratownik, no nie wiem, zostanie uderzony kawałkiem lodu, również można go wtedy wydobyć przy pomocy tej wpiętej liny. Tak jak Państwo widzicie, ratownik, ten, który bezpośrednio operuje, siedzi na staniach już tam, to jest w odległości 2-3 metrów od krawędzi lodu, dojeżdża, stanie są dopychane przez kolegę z tyłu. Proszę zwrócić uwagę, one są wsuwane, ale proszę Państwa, tutaj problem polega na tym, że chodzi o to, żeby ich wcale nie wsunąć, dlatego że one potem u krawędzi lodu mogą się zaprzeć i już ich nie wyciągniemy. Dlatego te stanie muszą być nie więcej niż około pół metra przed krawędzią lądu. Tak jak Państwo widzicie, teraz kolega, który jest na staniach, i tutaj Państwo tego nie doświadczacie, ale muszę Państwu powiedzieć, że one są bardzo niestabilne w tej wodzie. Tutaj kolega, który z tyłu stoi, on ma zadanie nie tylko te stanie, proszę zwrócić uwagę, teraz ręka jest podniesiona. I oni są wyciągani, tak jak powiedziałem, właśnie to jest ta pomoc. Natomiast kolega, który z tyłu stoi, on ma za zadanie nie tylko pomóc w wyciągnięciu, ale również w stabilizacji. Proszę Państwa, teraz tak jak mówiłem, będziemy mieli akcję ze sprzętem przygodnym, czyli no, tam kolega, który powiedzmy z dzieckiem gdzieś tutaj przebywał i zjeżdżał sobie z dzieckiem na sankach, zauważył osobę poszkodowaną, tak? Osoba poszkodowana jest na tyle świadoma, że jeszcze jest w stanie pomóc. I teraz proszę zwrócić uwagę, na początku jeszcze, kiedy mamy pewność, że lód jest gruby, ratownik po lodzie idzie, tak? No ratownik, to jest akurat ratownik, ale wyobrażamy sobie, że to jest sytuacja przygodna. Proszę zwrócić uwagę, on się w tej chwili położył, dlatego że w tej chwili jego ciężar ciała jest odłożony na większej powierzchni, tak? Czyli jest większe prawdopodobieństwo, że lód się nie załamie. Proszę zwrócić uwagę, że podajemy sanki, tak? Osoba się mocno chwyta. Teraz proszę zwrócić uwagę, ratownik się odczołguje i teraz proszę uwagi, to jest jedna z technik, to jest tak zwane przekręcanie się, proszę zwrócić uwagę, tak? Dlatego, że lód jest bardzo śliski i nie jesteśmy w stanie, no zależy oczywiście od wagi poszkodowanego, nie jesteśmy w stanie zawsze go odtoczyć, tak? W ten sposób, znaczy nie jesteśmy w stanie odciągnąć, dlatego lepiej jak się odtaczamy, proszę zwrócić uwagę, tak?
Problem polega na tym też, proszę Państwa, że sanki są mokre i one, kiedy ten lód jest, kiedy jest temperatura ujemna, one mogą się nieco przyklejać, tak? Dlatego to jest dodatkowa trudność. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że potem, kiedy jesteśmy, powiedzmy, około 5-7 metrów od krawędzi tego przerębla, możemy pomału starać się wstawać. No i teraz, proszę Państwa, oczywiście moment, w którym musimy jak najszybciej tego poszkodowanego, nawet nie tyle do brzegu, co do jak najszybciej ciepłego pomieszczenia, po to, żeby podać ciepłą herbatę i po to, żeby przede wszystkim przebrać go w suche rzeczy, tak? Ale, o proszę Państwa, bo Państwo tego teraz nie wiecie, ale to co ona czuje, jeśli chodzi o zimno, to jest sytuacja, proszę Państwa, niezwykła. I to, że jej na początku ten gwizd nie wyszedł, to jest absolutnie normalne, bo ja muszę Państwu powiedzieć, że tak się mówi czasami, że naprawdę nam brakuje w piersiach, to jest właśnie ta sytuacja. Zimno, jak ona w tej chwili czuje, jest absolutnie niesamowite, proszę Państwa. Nogi do plaula! Proszę zwrócić uwagę, jak trudno jest wyjść. Tam jest kolega, który w razie czego pomoże, tak? Ale proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, osoba, która tego nigdy nie robiła, mamy wyjść z tego lodu. Zobaczcie, to jest czas. Proszę, niech Państwo zwrócą uwagę, to jest sytuacja, jak nam też wyjść. Na prezach, bo to jest, za chwilkę może mieć do niego łatwiej, tutaj na przykład może bez zasady, ale sytuacja, proszę Państwa, naprawdę, bo niemalże jeszcze ma. Kurwa, mocne nogi! Góra, góra! Nogi pracują! Te rzeczy, które są w plecach, one są szczelnie w worku zamknięte i powodują to, że ona się w ogóle może na wodzie utrzymać. Bo teraz tak, teraz te rzeczy, które ona ma na sobie, nasiąkły wodą i ona waży około 7 kg więcej. Czyli ona musi z tego lodu wydobyć 7 kg więcej, niż za nich padła, tak? I ruchy na wodni, żeby się wciągać na lód. Proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, co się dzieje, kiedy osoba jest przygotowana. Państwo, co się dzieje? Dobrze, noga. Ja myślę, że jeszcze chwilkę i będzie... Dawaj, góra! A może na bok? Dobrze, proszę Państwa, my pomożemy koleżance, bo tak jak mówię, dla nas to jest też sytuacja ekstremalna, nie chcielibyśmy, żeby to się stało. Dobra. Państwa, duże brawa dla niej, bo to naprawdę jest sytuacja absolutnie niesamowita i niezwykła, że poradziła sobie, bo ja poprosiłem kolegę, żeby pomógł, bo ja już nie mogę na to patrzeć, to Państwa, panie, bo tak jak mówię, bo proszę Państwa, bo my patrzymy na to pod kątem tej technicznej, tak, że tam jest trudno, może za słaba i tak dalej. Ale Państwo nie wiecie, co się teraz dzieje, jeśli chodzi o temperaturę, jak dramatycznie spada, co się dzieje z ludzkim ciałem w tej chwili. To jest sytuacja, proszę Państwa, absolutnie naprawdę, naprawdę mega ekstremalna, to co na tym przeżywa. Ale ja się, proszę Państwa, cieszę, że to poszło. Jak to jest? Mam nadzieję, że Państwo nie wierzycie, że to jest powiązanie, która nie jest, bo to nie jest na to, żeby tutaj Państwa jakoś specjalnie straszyć. Tak, tutaj oczywiście Pani ma rację, tutaj dziewczyna, która w tej chwili pada, bo także tutaj mamy przy okazji pokaz kobiecej urody. Poprzedni koleżanka mówią, ale tutaj rzeczywiście profesjonalnie to wygląda. No, ale tak jak mówię, jeśli chodzi w tej chwili, to jest sytuacja znowu niebezpieczna, ponieważ koleżanka tego nigdy nie robiła. No i sytuacja absolutnie ta sama, czyli spadliśmy do lodu, uśmiech towarzyszy na twarzy, nie jest najgorzej. Widzicie Państwo, że takie zdanie nie jest taką rzeczą prostą. Słuchajcie, tutaj też przyznam szczerze, że trochę nie natomiast to do zasady zachowała się bardzo dobrze. I teraz proszę zwrócić uwagę, ta lina, która jest wyrzucona, ona leży około 10 metrów i nawet gdyby ona teraz straciła przytomność, wystarczy, że ktokolwiek... Odbiła się dobrze na dalej. Odbiła się dobrze na dalej. Ale widzicie, że to poszło bardzo sprawnie. Jeszcze raz, córka. Brawo dla koleżanki! Jeszcze raz powtórka!
Za krótko było.